Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jaśle. Po 5 miesiącach mamy około 300 tysięcy oszczędności. Proponują, by ponad 3 miliony przeznaczyć na budowę basenu otwartego. Niestety one bezpośrednio, wprost nie mogą być przeznaczone na budowę basenu. Plany utworzenia podstrefy ekonomicznej w Brzozowie. Mamy przygotowane tereny inwestycyjne, wcale nie małe, bo ponad 18 hektarów. Mamy ponad jeszcze poza Brzozowem tereny. Impreza dog trekkingowa w Korczynie. Zapraszamy wszystkich, nie tylko tutaj z okolicy, ale również z całej Polski. Około 300 tysięcy złotych zaoszczędził już w tym roku samorząd Jasła dzięki modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście. Energooszczędne oświetlenie zostało zamontowane w Jaśle w ubiegłym roku w ramach projektu, który został dofinansowany m.in. z programu System Zielonych Inwestycji SOWA. Po 5 miesiącach mamy około 300 tysięcy oszczędności. Oczywiście te pieniądze chętnie wykorzystamy na inne cele, jakie w mieście są potrzebne, bo przecież tych potrzeb jest o wiele, wiele więcej. Na terenie miasta wymieniono prawie 1500 opraw oświetleniowych. Poza tym wymieniono też żarówki na energooszczędne. Zainstalowano inteligentny system sterowania oświetleniem. W ciągu 5 miesięcy budżet Jasła zaoszczędził około 300 tysięcy złotych. Będziemy dalej starać się modernizować oświetlenia uliczne, aczkolwiek tutaj już dosyć dużo zostało zrobione, a jeszcze przecież, tak jak wspomniałem, mamy inne obiekty szkolne, oświatowe, gdzie też wymagana jest wymiana oświetlenia. Koszt całej inwestycji to prawie 3 miliony złotych. Dofinansowanie wyniosło 45%. Ruch Narodowy wychodzi z inicjatywą zagospodarowania pieniędzy ze sprzedaży udziałów miasta w spółce Galeria Sanok. Proponują, by 3 miliony złotych przeznaczyć na budowę basenu otwartego. Do burmistrza Sanoka oraz przewodniczącego Rady Miasta został wysłany list z propozycją budowy basenu w mieście. Dostaliśmy odpowiedź, że nie jest to możliwe zabezpieczenie w tym momencie tej kwoty, z tego powodu, że miasto musi wykazać dochody w kwocie 6 milionów złotych. Dlatego do tego tematu będziemy wracać w przyszłym roku, rozmowy o finansach. Natomiast w obecnym czasie pracujemy nad opracowaniem projektu takiego basenu, zabezpieczenia właśnie go od strony merytorycznej, budowniczej, i do tematu finansów będziemy wracać w przyszłym roku. Burmistrz zapewnia, że budowa basenu będzie brana pod uwagę, ale miasto chce na to zdobyć pieniądze unijne. Pieniądze, które w tej chwili miasto musi zdobyć ze sprzedaży majątku, ono tak naprawdę bilansuje budżet tegoroczny, żebyśmy rzeczywiście mieli tą łatwiejszą perspektywę startu do środków unijnych w 2016 roku. I te pieniądze, które, tak jak zasygnalizowałem, mam nadzieję, że uzyskamy ze sprzedaży udziałów w galerii czy z przetargów różnych, to niestety one bezpośrednio, wprost nie mogą być przeznaczone na budowę basenu. Basen odkryty w Sanoku od 3 lat z powodu fatalnego stanu technicznego jest zamknięty. Obiekt powstał w 1977 roku i od tego czasu w ogóle nie był remontowany. O możliwościach utworzenia podstrefy ekonomicznej w Brzozowie rozmawiano na konferencji w ratuszu. Dyskutowali na ten temat przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych, Mieleckiej Strefy Ekonomicznej, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz miejscowi przedsiębiorcy. Marszałek województwa podkreślał, że podstrefa ekonomiczna to dobry pomysł, tym bardziej, że powstaje obwodnica Brzozowa. Odległość od Rzeszowa, od innych ważnych ośrodków gospodarczych jest niewielka, ale to dobre rozwiązanie komunikacyjne jeszcze tą sytuację poprawia. Także myślę, że jest to dobre miejsce, które będziemy wspierali, tak aby mógł powstać tu przemysł, miejsca pracy. Burmistrz Brzozowa widzi szansę stworzenia podstrefy ekonomicznej Mieleckiego Europarku. Pozwoliłoby to na zwiększenie miejsc pracy. Mamy przygotowane tereny inwestycyjne, wcale nie małe, bo ponad 18 hektarów. Mamy ponad jeszcze poza Brzozowym tereny. W związku z tym w części uzbrojone, w części trzeba je dozbroić, a jak tu już pan marszałek powiedział, pewne możliwości dofinansowania ze środków unijnych będą. W związku z tym będziemy się ubiegali o to, aby te tereny w pełni uzbroić i wejść tutaj w ścisłą współpracę przede wszystkim z Europarkiem Mielec, który jak gdyby, liczymy na to, poprowadzi nas do finału realizacji tego zadania.
Na konferencji mówiono również o warunkach, jakie trzeba spełnić, by powstała podstrefa ekonomiczna i by pojawili się w niej inwestorzy. Inwestorzy przede wszystkim na terenie strefy liczą na zwolnienie z podatku dochodowego. Jest to pomoc regionalna, jest to pomoc publiczna, którą mogą otrzymać. Oczywiście muszą spełnić warunki odpowiednie, mianowicie muszą stworzyć miejsca pracy, muszą ponieść nowe inwestycje. Natomiast inwestorzy na pewno w tym terenie muszą mieć tereny przygotowane pod inwestycje, tereny uzbrojone. Jest to wielka szansa dla ziemi brzozowskiej, dlatego że kreujemy nową jakość życia, nową jakość przedsiębiorczości, nie rozwijając socjalnej strony, tylko dając konkretną wędkę dla osób przedsiębiorczych, firm przedsiębiorczych. Idziemy w kierunku rozwoju konkurencji, innowacyjności. Konferencja w Brzozowie stanowiła wstęp do podjęcia konsultacji z lokalnymi przedsiębiorcami. Od ich wyniku zależy przygotowanie aplikacji przystąpienia do specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. Teraz o psach, wiernych przyjaciołach człowieka. Te zwierzęta wymagają jednak odpowiedniego wychowania i podejścia. I właśnie tym zajmuje się fundacja Razem z Psem. Służą dzielnie w policji, pomagają niewidomym, ratują ludzi przysypanych lawiną. Psy to bez wątpienia najlepsi przyjaciele człowieka. Trzeba się jednak odpowiednio o te zwierzaki troszczyć i wychować. Problem nie wynika z tego, że my czegoś psa nie nauczymy, jakichś zachowań, bo zachowanie możemy wyuczyć psa w ciągu 2 tygodni. Natomiast jest problem z wychowaniem psa. My kompletnie nie wiemy, co mamy z tym zwierzęciem zrobić. My mu dajemy tyle sprzecznych informacji, że coraz ciężej psu jest żyć w naszym środowisku. A proszę zwrócić uwagę, że środowisko dostosowaliśmy sobie do naszych potrzeb, do naszej percepcji, naszego słuchu, naszego wzroku, naszego powonienia, a nie do środowiska zwierząt. Bardzo ważne jest też odpowiednie traktowanie psa. My bardzo często traktujemy psa albo bardzo przedmiotowo, albo uczłowieczając go za bardzo. I jedna i druga strona jest bardzo niedobra dla psa. I jedna i druga może skończyć się w schronisku. Fundacja Razem z Psem działa od 3 lat. Wspiera dogoterapię oraz sport i rekreację ze zwierzętami. Mocno stawia na edukację kynologiczną na terenie Podkarpacia. Fundacja jest pomysłodawcą imprezy dog trekkingowej, która odbędzie się 1 sierpnia w Korczynie. Można się zapisać przez stronę fundacji, przez stronę facebookową. Informacje o niej oczywiście znajdują się również na stronie gminy Korczyna. Zapraszamy wszystkich, nie tylko tutaj z okolicy, ale również z całej Polski. Wiemy, że zawody dog trekkingowe są dosyć oblegane i są coraz bardziej popularne w Polsce. W związku z tym liczymy na to, że będziemy mieli chętnych i będziemy mieli zawodników. Zawodom dog trekkingowym będzie towarzyszył Jarmark Korczyński. Pod mostem zamkowym w Rzeszowie powstanie slalom park. Będzie to miejsce treningów i rekreacji dla rolkarzy. O miejsce do treningów poprosili rzeszowscy rolkarze. Dotychczas również ćwiczyli pod mostem zamkowym. Jednak z chwilą, gdy powstał tuż obok mostu piętrowy parking, stracili swoje ulubione miejsce. Rolkarze zwrócili uwagę, że odrobinę dalej, również pod mostem, między jego filarami, znajduje się spory kawałek niezagospodarowanego terenu, który na taki park można by wykorzystać. Decyzję o przeznaczeniu miejsca i środków musieli podjąć radni. Slalom park jest to nowa inwestycja, która dokładnie kilka tygodni temu weszła do realizacji, zatwierdzona została przez Radę Miasta Rzeszowa. Przeznaczonych na ten cel mamy 130 tysięcy złotych. Chcemy zgodnie z oczekiwaniami rolkarzy przede wszystkim pod mostem zamkowym wybudować miejsce, w którym będzie można właśnie uprawiać tę dyscyplinę sportu. Slalom Park ma być gotowy jesienią. W tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.